Baby jest super! To najpotężniejszy bohater świata! Atomowe tornado! Miejscowi kręcią! Zoom! Mogę się przelecieć? No jasne, Candy! Ty masz moce! Powinnaś być super bohaterką i wszystkim pomagać! Nie potrzeba mocy, żeby pomagać innym! Ty też możesz być bohaterką! Trzymaj się, Candy! Ja? Super bohaterką? Stać, słoczyńcy! Bad Baby jest nowym stróżem Butelkowej Doliny. Proszę cię, pomóż mi choć trochę. Uratuję cię, Winnie. Auć! Bad Baby by się tu nie przytrafiły. Naszą misją jest ochrona wszystkich dzieci. Będziesz moją tajną asystentką. Będziesz super Winnie! Jesteśmy tutejszymi superbohaterkami. Czy mamy powstrzymać jakichś złoczyńców? No, nie bardzo. Jesteś pewna? Nikt ci dzisiaj nie dokucza? Nawet niedobrzy kosmici? Nie bardzo. Nawet muchy nie latają. Do zobaczenia. Muszę wykąpać kotkę. Nie martw się. Bohaterki tak łatwo się nie poddają. Nie potrzebujesz dwóch superbohaterek? Nie. Wybacz. Bohaterki na ratunek! Nie! Selfie z lokalną superbohaterką? Ale nuda! Ratunku, proszę na pomoc! Bad Baby na ratunek! I moja asystentka! Dziękuję bardzo! Pomogłabyś mi z tym puzzlem? Miłego dnia, mieszkanko. Tutaj nie da się być superbohaterką. To nie są prawdziwe tarapaty, Winnie. Właśnie, musimy stworzyć problemy. Winnie, patrz! Mogłam zapomnieć smoczka. Co jest ze mną nie tak? Nie mogę znaleźć złotego smoczka. Nie obawiaj się. Bad Baby go odnajdzie mocą umysłu. Czuję go gdzieś tutaj. Mam go. Dziękuję, Bad Baby. Jesteś bohaterką. Zablokowały się. Bad Baby otworzy używając super siły. Raz, nadchodzę. Dwa i trzy! Dzięki, Bad Baby! Bad Baby pomogła Krystal otworzyć drzwi, a Candy zgubiła swój... Moja deska! Bad Baby na ratunek! Dzięki, Bad Baby! Czemu ostatnio mamy tu tyle chłopotów? Zostań tu! Bad Baby doskoczy na sprężynach i cię uratuje! I dostaniesz ciasteczko! Mam cię! To ty powodujesz wszystkie problemy! Ja? Nie! Ja ją miałam ratować! Co, maybe? Maybe! Nie jestem Bad Baby! I naraziłam Nady na niebezpieczeństwo! Skrzydła! Leli! Mało brakowało! Ale napsułaś! Jak mogłeś wymyślić tyle niebezpieczeństw? Ja tylko chciałam zostać superbohaterką! I byłaś dzisiaj bohaterką! Uratowałaś Nady! Wszystkie jesteście bohaterkami! Magic Kiss! Cry babies, magic tears. Świat przyjaźni magicznych czynków. Cry babies.
zwierzak. Tak! Dawaj, Katie, aport! Oh. Mój pies jest zwinniejszy. Zobacz. O, jest słodziutki. To mu to robi. Hejka, co u zwierzaków? No, tak sobie. Widziałyśmy was z góry. Znaczy, Didi widziała i wszystko nam powiedziała. Hej, Didi! I przyszłyśmy wam pomóc, bo nasze zwierzaki są bardzo bystre. Zobaczycie. Okej, zaczynamy. Za 4, 3, 2... Wieża Fantazji! Nie, coś nie wyszło. Teraz staniecie się silne i zwinne. Dlatego musimy ciężko ćwiczyć, trzymać dyscyplinę oraz zachować porządek. Ej, chwila! Uważaj, przestańcie! To przecież trening. Przestańcie i ćwiczymy. Tak jak mówiłam, musimy być wytrwałe. Zacznijmy od kręciołków. Dawaj, Bru, zaczynasz. Bardzo dobrze. Świetnie. Fatalnie. Skacz, Kitty, damy radę. Super, pokaż im, że jesteś najlepsza. Drugie zadanie, wielka tarcza. Gotów, Lenny? Leć! Oj, sorki! Teraz my, dawaj! Dziesiątkę! Trzeci test, wielkie piłki. Dawaj, Neddy, damy radę. Biegnij, Kitty, pokaż im, że jesteś najlepsza na świecie. Dalej, Kitty. Świetnie, Kitty. Na koniec najlepsze, szalony młyn. Trzymaj się, dajesz radę. Szybciej. Nie, nie tak. Chodźmy. O, strata czasu. Dalej, Kitty. Pokaż, co umiesz. Widzicie? Nie! Czas stop. Czas start. Chyba przesadziłyśmy. Tak myślę. Przepraszam, Kitty. Wszystko dobrze? Bardzo mi przykro. Magic Kiss! Wow! Super! A teraz wasza kolej. Zapomniałam o tobie. Czas na trening. Cry babies, magic tears. Świat przyjaźni i krzyk, krzyku. Cry babies.
Jak wygram, zdobędę skrzydlate serce. Daj mi spróbować. Robisz źle. Skacz, skacz teraz. Denerwujesz mnie. A poza tym tablet jest mój. Cóż, okej. Niech będzie. Ale nie pytaj mnie potem, jak zdobyć te serce. Cześć, Leno. Co się stało z Dream? Bo ja wiem. Idzie na wzgórze fantazji. Chodźmy za nią. Okej. Chodźmy. Mały krok tu, mały krok tam. I portal fantazji ujawnił się nam. Wyżej niż samolot polecę. Po schodach wejdę, na górze będę. Skrzydlate serce zdobędę. Nie, skręć kierownicą. Skręć kierownicą. Czekaj, może zasnąć, zanim porządnie zaparkuję. Tak, co tam, Leni? Rety, to zabawne. Lena zrobiła grę z samą sobą. Jest główną postacią. Nie, to naprawdę ja. Ja. Niesamowite, można ją usłyszeć. Jak to zrobiła? Nie wiem, ale tu utknęłam i nie mogę się ruszyć. Jak się w to gra? Ej, sterujesz tu. Ha. Ja się ruszam, znaczy ty ruszasz mną. O, czy to ty? To przecież ty. O! Musisz mną ruszać, nie ma innej opcji. Robi się. Ciśnij przycisk stoku. To jest trudne. Czy ty przeskaczę? Nie, skacz. O! Wow! Skrzydlate serce! Może tam jest wyjście? Pomogę ci! Wow! Ej! Hej! Uważaj! Zostało mi tylko dwa życia! O rany! Przestań! Jestem zmęczona! Gry nigdy się nie męczą! Skacz! Skacz! Nie jesteś zmęczona! Ja chcę pograć! To musisz zaczekać. To ty nie pozwoliłaś mi grać! Mam tylko jedno życie! O, teraz ty! Nie, ty graj! Tylko Dreamy może mi pomóc! Gdzie ona jest? Tutaj! Co się dzieje? Czegoś potrzeba? Dreamy! Musisz mi pomóc! Tylko ty jesteś ode mnie lepsza w tę grę! Dobra, widziałam wszystko ze wzgórza fantazy. Ale czy nie mówiłeś przypadkiem, że tablet jest twój i tylko ty na nim możesz grać? Tak! Wybacz! Wszystko należy tutaj do każdego! Proszę, pomóż! No dobrze, pozwól mi strzyni się tym zająć. O! Wow! Dawaj! Ale super! Lecz Lena! Lecz Dreamy! Lecz Dreamy! Yay! Co jest? Twój tablet mi upadł, nie działa. To nasza wina. Zróbcie coś. Chwila, w jaki sposób ty się tam dostałaś? No przypadkiem weszłam do portalu, akurat gdy mówiłam. Wyżej niż samolot polecę. Po schodach wejdę. I jak to było? O, no tak. Skrzydlate serce zdobędę. Tak! Spójrz! Hej, utknęłam! Wow, kolejny świetny pomysł! No chodź, Dreamy, już prawie jesteśmy! Wow, to jest ciekawe! Zróbmy to razem! Zdobądźmy skrzydlate serce! Dreamy! Ty ciągle jesteś w grze. Dzięki, Dreamy. Bez ciebie bym nigdy nie wyszła. Magic Teams! Yay! Jesteś mistrzynią. Było łatwo. Uczę się od najlepszych. Spójrz, gra wideo. Cry babies, cry babies.
koni. Pora kłaść się spać. A ty bądź uważna. Nie chcemy powtórki z wczorajszej nocy. Tylko nie to! Ciuti! Ochroń mnie! Ratunku! Co się dzieje, koni? Mam potwora pod łóżkiem! Serio! Przestań, koni! Zawsze jest tak samo. Okej, czy ja gdzieś kolej? Ja byłam wczoraj, dzisiaj kolej misji! Mam dużo roboty jutro, muszę się wyspać. Lori, ty idź. Okej, już idę. Świetnie, teraz moja kolej. Nie będę mogła zasnąć. Ja to mam pecha. Wiecznie to samo. Jedyną straszną rzeczą jest ta babka. Ble. Może potwór ją porzucił? Potwór istnieje tylko w twojej wyobraźni. Śpijmy. Dziękuję, że ze mną zostajesz. Nie ma za co. A teraz idź spać. Koni, to nie może tak trwać. Gdzieś spędzisz noc sama. Ale potwór. Spokojnie, musisz tylko liczyć owce. I robić coś, co bardzo lubisz. Jak babeczki. I dużo się śmiać. Zrobię babeczki. Ale co, jeśli będzie dużo potworów? Koni, przyszły fantazys. Wiedzą, jak się pozbyć strachu. Naprawdę? Jak? Pomoże magiczny hełm. Wow! Hełm fantasy. Wow! To nie jest zwykła czapka. To magiczny przedmiot, który dodaje odwagi właścicielowi. Hej, koni, do twarzy ci styl. Robisz się odważna. Tak, wyglądasz całkiem jak fantasy. To nie magia. Mam rację? Nie, ale ona jest zadowolona. Zobaczmy, czy wreszcie zaśniemy. Jeśli nie, zajmą się tym zwierzaki. O nie! Jedna owca, druga. Muszę zrobić babeczki. 100 owiec, 1000 owiec. Wezmę hełm. Idźcie stąd. Co to za hałas? Ale bałagan. Co ty tu robisz? Dzięki rozumnej Susu i temu małemu magicznemu hełmowi cienie zniknęły. Mam dla ciebie niespodziankę, koni. Hełm wcale nie ma mocy. Sama pokonałaś swój lęk. Serio? Samodzielnie? To znaczy, że jestem bardzo dzielna. A kiedy jesteś dzielna, zmyślone potwory znikają. Dziękuję za pomoc. Magic Kiss! Wow! O, super! Jestem padnięta. Duchy! Ale potworów nie ma! To magiczny hełm! A nie mówiłaś, że jest nieprawdziwy? Daj go na wszelki wypadek! Hej, jak im poszło w nocy? Ej, nie miałyście mi pomóc? Nie uciekajcie! Policzcie owce albo coś! Jesteś pewna, że jesteśmy bezpieczne? Mówiłam wam, potwory nie istnieją! Cry babies,
pierwszy żart. Zobaczcie, co wczoraj znalazłam w rzece. I to nie pierwszy raz. Muszą bardziej uważać. Prawda, plastik bardzo szkodzi wszystkim rzekom. To nie może być tak, że zanieczyszczają nam wodę. Chodźmy i dajmy dzieciom z doliny nauczkę. Pokolorujmy wodę. Nie przesadzamy odrobinę. To tylko na troszkę. Chodźmy zobaczyć ich zdziwione miny przez lornetkę. Okej, ale ten żart... będzie zabawny. Trzy! Wygrywam! Spójrz teraz! Ja wygrałam! Teraz ja! Gotowe na mój wynalazek? Latający kamień! Uwaga! Nie! Co ty zrobiłaś, Missy? Ja nic. To czemu woda jest fioletowa? I bąbelki z domów też. Chodźmy zobaczyć smoczkową fontannę. Hashtag fiolet, hashtag woda. Woda o smaku lodu? Coś jest nie tak z naszym światem. Trzeba poprosić o pomoc fantazji. Skrzydlate serce, chcę teraz pojawić się tam. Mały krok tu, mały krok tam. I portal fantazji ujawni się nam. Gdzie się wszyscy podzieli? Pokaż mi. Tam jest Lala. Biedna Katie. Zobacz, jest taka bezradna. Kolorowanie wody to był świetny pomysł. To sprawka Fantazis. Zepsuły nam wodę. I jeszcze patrzą na nas przez lornetkę. Śmieją się z nas. Świetnie się bawią. To jakieś kpiny. Zemścimy się. Hej, Connie robi ciasteczka. Chodźcie do doliny. Ja chętnie zjem. Hej, zakryp mi jedno. Ja nie latam. Gdzie ty tak pędzisz? Na ciastko, Connie. Teraz my popatrzymy. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Padł już na pierwszy żart. Zobaczmy. Jestem pewna, że mówi... A, kocha pomarańczowy. Pasuje mi do moich oczu. Padło już w drugą pułapkę. O tak, chociaż wolę już wyglądać jak jagoda. Przyłapały nas. Już, wystarczy. Pofarbowałyście nas. A wy naszą wodę. To tylko żart. Kolory zaraz znikną. Chciałyśmy dać wam nauczkę. Dziś znalazłyśmy w rzece plastikową butelkę. A to jest złe. Woda jest bardzo ważna dla świata. Wszyscy musimy wodę szanować, żeby nasz świat w dobrej formie zachować. No, to był to słaby żart. Nie zaśmiecamy rzeki. Ktoś to wyrzucił. Znowu ta butla. Mówiłam nie. A ja tak. Ej, to moja butelka. Dzięki, że ją znalazłyście. Wiatr mi ją wyrwał. Swoją drogą, co świętujecie? Co my świętujemy? A! Święto kolorów! Okej, sarki. Szczerze mówiąc, trochę przesadziłyśmy. Ale i tak zrobiła się całkiem śmieszna. Fantasy Magic Team! Wow, ale wow. Ładnie! Powie mi ktoś, co się właśnie stało?